Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek. Uwielbienie Chrystusa. Przeczytaj drugi do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 10 do 12. Co to znaczy, że Jezus zostanie uwielbiony w swoich świętych? Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i powiedzianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was i wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Zdanie we fragmencie listu, który studiujemy w tym fragmencie, zawiera szereg ważnych szczegółów dotyczących powtórnego przyjścia Pana. Gdy Jezus przyjdzie, odpłaci uciskiem uciskającym i zapewni wytchnienie uciskanym. Przyjdzie On z nieba w otoczeniu potężnych aniołów i w ogniu płomienistym oraz wymierzy karę tym, którzy odrzucili Boga i Ewangelię. Bezbożni zostaną zniszczeni, a sprawiedliwi oddadzą chwałę Chrystusowi. Wydarzenia związane z powtórnym przyjściem Jezusa wyznaczają początek milenium, tysiąclecia, w którym ziemia zostanie spustoszona. Choć fragment listu, który rozważamy w tym tygodniu, nie mówi, co się stanie wtedy ze sprawiedliwymi, to w 16 do 17 wierszu czytamy, że zbawieni zostaną zabrani w powietrze na spotkanie z Chrystusem podczas Jego przyjścia. Zbawiciel zapowiedział, że gdy przyjdzie powtórnie, zabierze sprawiedliwych z sobą do nieba. W jaki sposób Paweł wzywa wierzących do przygotowania się na powtórne przyjście Jezusa? 11. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. W pierwszym rozdziale 10 wierszu Paweł kończy wypowiedź o bezbożnych i zaczyna prezentację losu sprawiedliwych podczas powtórnego przyjścia. 10 do 12 podkreśla, że chwała Chrystusa zostanie ukazana w charakterze tych, którzy w Niego wierzą. Apostoł cieszy się, że jego modlitwy i starania na rzecz Tesaloniczan okażą się skuteczne w dniu powrotu Zbawiciela. Apostoł tym samym tworzy punkt wyjścia do drugiego rozdziału, drugiego listu, w którym dowodzi, że Dzień Pański jeszcze nie nastał. Gdyby tak było, musiałby jeszcze spaść płomienisty ogień. Dokonałoby się zniszczenie bezbożnych i nastąpiłoby pełne uwielbienia Jezusa wobec wszystkich. W analizowanym fragmencie listu autor zrównuje Boga Ojca i Jezusa naprzemiennie, używając ich imion. Zgodnie z Biblią Jezus jest Bogiem. Ta prawda ma dla nas ogromne znaczenie. Skoro Jezus jest Bogiem, zbawienie dokonane przez Niego jest pewne, a obraz Boga Ojca okazany przez śmierć, życie i zmartwychwstanie i powtórne przyjście Jezusa jest autentyczne i wierne. Jeśli Jezus jest Bogiem tak jak Ojciec, to Ojciec jest taki jak Jezus. Jak możemy żyć dzień po dniu, wykonując nasze obowiązki, a jednocześnie oczekiwać powtórnego przyjścia Chrystusa? Dlaczego rytualom życia łatwo można zapomnieć o tym, że każdy dzień przybliża nas do tego najważniejszego wydarzenia w historii ludzkości? Co możemy zrobić, by stale pamiętać o tej wspaniałej obietnicy, tak aby jej wpływ był należycie odczuwany i widoczny w naszym życiu? Dziękuję.